Dzień dobry, witaj Bartku. Nie każdy miał okazję poznać Cię bliżej. Czy mógłbyś w kilku słowach powiedzieć nam o tym, kim jesteś i jaką firmę tworzysz? Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek Popiel z bloga liczysiąwynik.pl. Ja od 2011 roku w zasadzie żyję z produktów online, z kursów online, z produktów cyfrowych, więc zajmuję się opakowywaniem wiedzy. Kiedyś to była trochę szersza działalność, ponieważ to była wiedza dotycząca produktywności, efektywności osobistej i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, natomiast zawęziliśmy to tylko i wyłącznie do aspektu marketingu, sprzedaży, promocji, tworzenia kursów online. Między innymi, tak? Czyli trzeba się było zawęzić, bo dzisiaj tak naprawdę każda specjalizacja, żeby utrzymać rękę na pulsie nawet w jakiejś wąskiej dziedzinie, to już jest problem, bo tej wiedzy tyle przychodzi, więc trzeba było się na coś zdecydować, mimo tego, że ja jestem człowiekiem ciekawym różnych dziedzin, to trzeba było wybrać węższy obszar działania i tutaj się wyspecjalizować. No i tak padło na to. No blog się fajnie rozwija, zrobiliśmy kilka fajnych takich akcji, jeżeli chodzi o produkty, to mamy produkty. Na temat efektywności osobistej jeden produkt został, taki, który uwielbiam, to jest liczy się czas, robimy warsztaty, liczy się oferta. Mamy taki produkt jak liczy się kampania, czyli wszystko z tym liczy się, jest produkowane, cała linia. Być może ktoś mnie kojarzy z jakichś większych kampanii, bo czasami pomagałem przy większych akcjach, tworząc kursy online, znaczy pomagając przy kampaniach dla innych osób, tak? Jak taki kurs, bo większość osób myśli, że kurs możemy zrobić, i ktoś go kupi, a to nie wystarczy, to jednak trzeba zadziałać trochę mocniej, żeby znaleźć audiencję, która będzie zainteresowana tego typu produktem. Rozumiem. Powiedz mi proszę, ponieważ jesteś też znany z tego, że jesteś miłośnikiem procesów i w tym także wyspecjalizowałeś się. Proszę, powiedz mi trochę więcej o tym, czy można nazwać Cię miłośnikiem procesów? Wiesz co, tak, jak najbardziej. To znaczy, to się wszystko zaczęło, ponieważ ja swego czasu na blogu opublikowałem całą taką serię artykułów. Ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość, to możemy gdzieś tu podlinkować u góry albo na dole, gdzieś w opisie do tego nagrania mogą się znaleźć linki, ponieważ zrobiliśmy całą taką, kilka takich artykułów. To było 19 powodów, dla których warto robić procedury, jak stworzyć procedury w firmie i od czego zacząć, jak rozpisać prosty proces krok po kroku, jak podzielić obowiązki w firmie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie sporo takich rzeczy, które były właśnie proceduralne. My też to robiliśmy trochę dla siebie, tak naprawdę, tak, żeby uporządkować pewną wiedzę, a spisując to, ucząc innych też pewne rzeczy jakby wyszły, co jeszcze możemy tam usprawnić. No i tak rzeczywiście, więc faktycznie do kilku rozmów byłem zapraszany właśnie, żeby porozmawiać o tych procedurach, między innymi u Marka Jankowskiego, zahaczyliśmy też na ten temat u Maćka Wieczorka w Ekspercie w Betleju, ale tak, rzeczywiście gdzieś kładę mocny nacisk na to, żeby to, co robimy, było też sprocedowane. Nie jest to moja główna działalność, ale trochę taką gdzieś etykietkę mam, że ja lubię te wszystkie checklisty, procesy, procedury, tak. Właśnie, ale czy uważasz, że wszystkie problemy w firmach można gdzieś rozwiązać poprzez wdrażanie procesów, procedur? Czy to jest mniej więcej to, co chciałbyś przekazać także na swoim blogu, że właśnie każda firma może działać skuteczniej dzięki takim procesom, procedurom? Mhm. To znaczy tak, czy wszystkie problemy da się rozwiązać? Na pewno nie. Czasami wręcz to też... Ja kładę też na to nacisk, że procedury procedurami, ale zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem, bo wiesz, bo czasami dochodziło kiedyś do takich sytuacji, gdzie na przykład jest jakaś procedura szpitalna, czy tam procedura przyjęcia pacjenta, no i wiesz, podjeżdża karetka, wystawia pacjenta w noszach i tak dalej, i ratownicy medyczni już jadą gdzieś indziej, a ktoś powinien tego pacjenta na przykład odebrać, albo coś tam się powinno zadziać, wiesz, nie wiem, okazuje się, że na przykład pacjent leży pod drzwiami i wiesz, tak ten zdrowy rozsądek nikt nie pomyślał, żeby go wziąć do środka i tak dalej, bo to jest niezgodne z procedurami albo bo nie było takiej procedury, nie? Więc czasami po prostu taka zwykła ludzka natura, nie możemy się oddehumanizować przez to, że mamy procedury. One są jakąś wytyczną, są jakąś taką mapą, no ale to jest tak, jak mamy GPS, nie? Jakbyśmy jechali powiedzmy z Krakowa do Gdańska, to ten GPS nas jakoś prowadzi, natomiast to nie oznacza, że nie możemy zboczyć. No jeżeli mamy akurat potrzebę fizjologiczną, to śmiało możemy gdzieś zjechać, skręcić, albo jeżeli chcemy, nagle spojrzymy, że jakieś fajne miasteczko jest gdzieś nieopodal, to możemy z tej trasy zjechać, zatrzymać się tam na jakiś obiadek i później na tą trasę wrócić, nie? Więc właśnie o to chodzi, że to nie musimy się tak zawsze stricte trzymać, ale to niesamowicie ułatwia pracę. Przede wszystkim też procedury powodują, że
No, pamięć ludzka jest zawodna. I nawet jeżeli, wiesz, jesteśmy specjalistami, to może nam się wydawać, że a, ja już to robiłem 2000 razy, to ja już to wszystko znam na pamięć. No, okazuje się, że nie. Że czasami ta nasza wiara w to, że jesteśmy nieomylni, jest bardzo, bardzo złudna. No i to może prowadzić do przykrych konsekwencji, typu no, najlepsza firma na świecie, najlepsza branża w zasadzie, która jest wyspecjalizowana w procedurach, to jest branża lotnicza, tak? Dzięki czemu no, lotnictwo się bardzo szybko uczy i mimo, że bardzo dużo ludzi boi się latać, to jest to najbezpieczniejszy środek transportu. Oczywiście wiadomo, ludzie się mogą bać latać z tego powodu, że jak huknie samolot, to naraz ginie 100-200 osób, prawda? Więc to jest takie spektakularne, no ale to, że w ciągu miesiąca ginie na naszych drogach tam tyle samo albo i więcej, no to wiesz, to tu jeden na drzewie, tu się tam dwójka, jest to jakieś takie rozmyte, no dlatego jakby jest to spektakularna śmierć, jak już coś. Natomiast rzeczywiście lotnictwo jest po prostu bardzo bezpieczne i faktycznie u nich te procesy, procedury, checklisty to jest mega, to jest wymagane za każdym razem. Jeden pilot czyta checklistę, drugi według nie działa, bo jeżeli by tego nie zrobiono, to zdarza się tego typu sytuacja, że samolot podchodzi do lądowania, a na przykład pilot lecąc na pamięć mógłby zapomnieć wyciągnąć kół, wysunąć kół, tak? No i nagle jest po samolocie. Po prostu akurat w tym momencie by, nie wiem, stewardessa weszła do kokpitu, albo ten by się go coś zapytał, albo zapatrzyłby się na piękną chmurkę, czy zachód słońca, cokolwiek. I po prostu ludzka pamięć jest zawodna, więc warto tego pilnować. Naprawdę warto, bo dzięki temu no, mamy jakąś taką przewidywalność, tak? Firma może działać szybciej, jeżeli kogoś zatrudniamy, to taka osoba może być też, jak są procedury, szybciej wdrożona. My też nie musimy za każdym razem wszystkiego tłumaczyć, bo wiesz, wyobraź sobie sytuację, gdy zatrudniamy kogoś do firmy, uczymy tą osobę, szkolimy, idziemy krok po kroku, wszystko się dzieje, nagle gdzieś czujemy po 3 miesiącach, że nie ma chemii, albo ta osoba chce na przykład odejść, albo my czujemy, że ona się jednak nie sprawdzi na tym stanowisku, no i bez procesów, procedur, checklist, no to wdrażanie nowej osoby to jest znowu koszt czasowy, energetyczny i tak dalej, a pewne rzeczy mogłyby być ułatwione. Wiadomo, że takiego człowieka trzeba wdrożyć, ale może być ciut łatwiej, jeżeli te wszystkie procedury mamy, tak? To też jest to, że wiesz, to przekazywanie zadań, typu właśnie, jedna osoba idzie na urlop, to jeżeli mamy dobre procedury, to jej obowiązki w miarę łatwo może przejąć ktoś inny, tak? Bo jest to po prostu proste. No, także tak to wygląda. Czy wszystkie problemy rozwiązamy? No, tak jak mówię, na pewno nie, ale zespół będzie efektywniejszy, będzie inna kultura pracy, procedury też pokazują, z czego w ogóle składa się jakieś działanie, czy jakieś kroki są potrzebne, czy są zbędne, czy coś możemy skrócić, czy coś możemy sobie zoptymalizować i tak dalej, nie? Bo czasami coś możemy robić takie, no to robimy tak, bo tak zawsze robiliśmy i tak będzie. Nikt się nie zastanowił, czy to jest w ogóle słuszna ścieżka. A powiedz mi, czy w nawet w niewielkich firmach wdrażanie procedur ma sens? Czy to jest tylko zarezerwowane już dla rzeczywiście dużych organizacji, gdzie zatrudnionych jest wiele osób i te procesy i procedury są bardzo, bardzo ważne, bo rzeczywiście ta odpowiedzialność się rozmywa, prawda? Mamy doświadczenia różne w tym temacie, ale właśnie, czy w takich nawet niewielkich firmach, kilkuosobowych, takie procedury i wdrażanie ich ma sens? Oczywiście, że tak. No wiesz co, no my jesteśmy taką małą firmą, tak, to jest zaledwie kilka osób i te procedury mamy, więc wiesz, procedura zgłoszenia, samo to na przykład jak odpowiadamy na maile, może być jakaś procedura, tak, ustalona w jakich godzinach, w jakie dni, jak odpowiadamy, gdy ktoś chce złożyć reklamację, jak odpowiadamy, gdy ktoś na przykład pisze maila takiego bardzo niestosownego i w ogóle jak się do tego odniesiemy, co, jak na przykład odpiszemy na jakieś podziękowanie, co zrobimy, gdy ktoś nam zgłosi jakąś awarię, tak, że na przykład ktoś chce oglądać kurs, włącza lekcję wideo, no i na przykład player wideo nie działa, to co robimy i tak dalej, tak, więc nawet jak ktoś jest, wiesz, freelancerem, ja bym nawet powiedział, że ktoś, warto mieć procedury, nawet tym bardziej, jak ktoś działa w pojedynkę i wiesz, i jest grafikiem, robi strony internetowe i tak dalej, to też może mieć jakąś procedurę przyjęcia zgłoszeń od klienta, jak rozmawia, czego wymaga od tego klienta, na przykład mówi, proszę podesłać 4 strony, które się panu najbardziej podobają, czy jest jakiś brandbook już stworzony, czy ja mam go wymyślić, w jakich kolorach, jakie są kolory takie dominujące na przykład w branży, czy idziemy zgodnie z tym trendem, tak jak na przykład z tego czasu wszystkie banki były takie zielone, nie? Taka była moda na zielony w tej bankowej
w bankowych brandbookach, tak może się to zmienić, możemy się od tego totalnie oderwać, tak? Więc czy idziemy za tym, czy robimy coś wbrew temu i tak dalej, nie? Więc może być szereg pytań, czyli przesłanie ankiety, przesłanie, no i później na przykład też może być, że nie zabieramy się za tę pracę, na przykład dopóki klient nam tego nie podeśle, tak? Później może być też w takiej procedurze, czy bierzemy jakąś zaliczkę, jeżeli bierzemy to w jakiej kwocie, do kiedy to ma być zapłacone, czy wystawiamy fakturę pro forma, czy wystawiamy fakturę na koniec tego zlecenia i tak dalej. I to widzisz, jak ktoś sobie działa nawet w pojedynkę, jakiś taki grafik, zrobi sobie taką checklistę raz i to później łatwo mu to, łatwo pracować nad kolejnymi zleceniami, a nie, że ten klient mi zapłacił, nie zapłacił. No w końcu już nie wiem, musi grzebać w tych papierach, bo nie wie, czy ma fakturę opłaconą, czy wystawił proformę, czy dostał jakąś zaliczkę, czy się z kimś dogadał, że nie ma tej zaliczki, wiesz, więc robi się strasznie miszmasz, no i później weź to, jak tu się w ogóle w tym całym rozgardiaszu połapać, nie? Także moim zdaniem warto to robić od samego początku, żeby firma po prostu trochę funkcjonowała tak jak w McDonald's. Dzięki temu naprawdę będzie nam łatwiej. No i mamy jakąś standaryzację, po prostu takie udoskonalenie pracy tej firmy, bo no skąd my mamy wiedzieć, czy firma się rozwija, jak wszystko jest w naszej głowie? Tak jak mamy jakieś procesy, procedury, to widać, co się dzieje, prawda? Widać, jak to wygląda. No także tak to jest. No, więc ja bym nie patrzył tutaj na wielkość firmy, czy to jest jednoosobowa działalność, czy to jest zespół trzyosobowy, czteroosobowy, czy to jest wielka korporacja. Moim zdaniem każdemu się to może przydać. A powiedz, czy spotkałeś się z jakimiś takimi karygodnymi, dużymi błędami lub mniejszymi błędzikami, które popełniają osoby przy tworzeniu procedur? Czy właśnie takie błędy łatwo jest wychwytywać i nad nimi pracować? Jakie są główne przewinienia przy tworzeniu procedur? Czy największym grzechem jest oczywiście nierobienie procedur, tak, więc największym wrogiem tego porządku jest to, że ktoś tego w ogóle nie robi. Natomiast największym grzechem już przy robieniu procedur to może, że one są zbyt ogólne czasami, tak, albo są niezweryfikowane, to znaczy ktoś sobie na przykład coś wymyślił w głowie, że o, jak ja robię to zadanie, to ja to robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i dobra, i to jest nasza procedura, to jest spisane, tak? Okazuje się, że nie, trzeba to na przykład dać komuś innemu, że słuchaj, ja zrobiłem taką procedurę, proszę bardzo, masz tą procedurę, spróbuj zrobić to zadanie według tej listy. No i ktoś robi, nagle się okazuje, słuchaj, a co jest w tym kroku? A gdzie ja na przykład, ktoś tam jest, że w folderze grafiki, później na przykład, nie wiem, że chcemy zrobić post na bloga i mamy, że wejdź na Dropbox, w folderze grafiki znajdziesz, albo że na przykład mamy konto na Deposit Photos i jest nieokreślony, czy na przykład bierzemy zdjęcia sztukowe, czy to są grafiki wektorowe, tylko na przykład weź grafikę, nie? I ktoś uznał, że ja teraz trochę szyję, wiesz, wymyślam z głowy, ale to może być coś takiego, że dla kogoś to jest jasne, że jeżeli na blogu są same grafiki wektorowe, czy tam same zdjęcia z brunetkami, no to trzeba dać kolejne takie, ale to nie było na przykład opisane, albo, no nie wiem, no cokolwiek może być, że to nie zostało po prostu zweryfikowane, więc jak już taka procedura powstaje, to fajnie dać to komuś, kto nie miał z tym styczności, zobaczyć, jak ta osoba sobie z tym poradzi. Ponieważ wtedy wyjdą nam takie nasze luki w myśleniu, bo wiele rzeczy może być dla nas oczywistych, takich prostych, że tak to się robi, to nie wiesz o tym, a nagle ktoś na przykład nie wie, że albo ktoś może nie wiedzieć, gdzie mamy folder grafiki, albo wejdzie na tego Dropboxa i to nie będzie w tej pierwszej linii, tylko na przykład może być blog wpidea.pl, tak, ktoś wchodzi i tam na przykład będą posty i w poście będą drafty tekstów, grafiki, grafiki na blog, czy coś takiego, więc to będzie trochę zagłębione, a ta ścieżka nie będzie nigdzie pokazana, nie? Więc tak to może wyglądać, że tego nie będzie, a czasami to może być też taka właśnie znowu zbytnia drobiazgowość, gdzie oducza się wręcz takiego myślenia, czyli oczywiście procedury muszą być, one dobrze, żeby były w miarę dokładne, albo o, jeszcze może inaczej, może nawet nie tyle taka zbytnia drobiazgowość, bo to może później utrudniać aktualizację tego, ale też na pewno błędem jest to, że się nie aktualizuje swoich procedur. Czyli na przykład zrobiliśmy to raz i to sobie jest, i tak robimy, bo tak kiedyś ktoś wymyślił, jest taka procedura i tak dalej. Więc co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy to jest najoptymalniejszy sposób działania, funkcjonowania, bo się na przykład mogła technologia zmienić, nie? Powiedzmy jakiś czas temu tego typu rozmowę moglibyśmy umawiać na Skype'ie. Jest taki
I no, zawsze były robione na Skype'ie, to zróbmy na Skype'ie. Ale może się okazać, że technologia się zmieniła, czyli mamy już na przykład komunikatory typu Zoom, mamy jakieś Teamsy, pojawia się co chwilę jakieś nowe oprogramowanie do tego i może się okazać, że technologia się zmieniła i o wiele łatwiej będzie na przykład porozmawiać za pomocą Zooma, wysłać komuś linka i tak dalej, łączymy się online, od razu mamy funkcję nagrywania i jest to po prostu prostsze. Tak więc to jest druga rzecz, czyli brak sprawdzania, czy to, co mamy spisane i wymyślone, czy to nadal działa dobrze, czy może warto to jakieś kroki zoptymalizować. No właśnie, czyli reasumując, można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak ukończona procedura. Nie istnieje coś takiego. To jest cały czas proces ulepszania, prawda? Wiesz co, my na przykład, tak jak teraz, w momencie, kiedy nagrywamy tą rozmowę, my jesteśmy w trakcie kampanii, do takiego kursu liczy się kampania i polega to na tym, że wypuszczamy najpierw jakieś materiały promocyjne, informujemy ludzi o tym, że będzie wydarzenie, takie większe bezpłatne szkolenie online, webinar, taki w postaci live, takie duże wydarzenie, no i potem będzie okienko sprzedażowe, przez 10 dni będzie można dołączyć do kursu. I oczywiście mamy do tego procesy, procedury, checklisty, wszystko mamy pospisywane, spis grafik, spis tekstów, jakiś wiesz, plan publikacji, wszystko jest porobione. Teraz kwestia jest tego, że to jest i idziemy, działamy zgodnie z tym. Natomiast zawsze przy takiej kampanii już mamy też taką tabelkę, co poszło ewentualnie nie tak, czy tam jakieś uwagi, gdzie to się zadziało i jakie z tego wyciągamy wnioski, żeby natychmiast po takiej kampanii ewentualne rzeczy dołożyć. Nie? Czasami może być tak, że mamy jakąś procedurę, ale coś wyjdzie w trakcie albo wpadniemy na jakiś pomysł w trakcie kampanii, może się okazać, że to będzie doskonały pomysł. Tak jak na przykład ja kiedyś podczas jednej z takich kampanii jakoś tak zobaczyłem jakiegoś mema i stwierdziłem, że kurczę, użyję tego w memo, bo to będzie fajne, nie? I nigdy wcześniej w kampaniach nie używaliśmy memów, ale dołożyliśmy trochę humoru i to też było takie fajne, ponieważ no, było zabawniej i to też ludzie tak tego nie odbierali, że to jest jakaś taka kampania mocno sprzedażowa. Może też być tak i to jest coś, co na przykład, i to podaję Ci świeżutki przykład z ostatniego dnia w zasadzie, ponieważ w pierwszym materiale, który wypuściliśmy na blogu, było takie pytanie, jakie jest Twoje największe wyzwanie, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów cyfrowych, tak? Co Ci spędza sens, powiedz, z czym sobie nie radzisz? I ludzie mieli odpowiadać w komentarzach i za komentarz dostają prezent. Znaczy z automatu taka wtyczka wysyła im dodatkowy prezent, taką mapę myśli zrobioną. No i teraz tych komentarzy się pojawiło tam 80 kilka. Jak ja zacząłem na to odpisywać, to mówię, bo mówię, chciałbym każdemu po trochu odpisać, przynajmniej tam po zdaniu, po dwa. Ale stwierdziłem, kurczę, przecież jak ja zacznę odpisywać, to ja potrzebuję tak ze dwa dni, żeby nic innego nie robić, jak tylko i wyłącznie odpisywać na komentarze. No to stwierdziłem, dobra, czy możemy to rozegrać jakoś inaczej. Z racji też tego, że na przykład na Facebooku wiele postów jest ucinanych organicznie, prawda? Czyli jak widzimy jakiś opis, grafikę, zdjęcie, cokolwiek, no to nie ma to jakiegoś dużego zasięgu. Jedynym formatem, który Facebook wspiera, informuje ludzi, że coś takiego się dzieje, to jest... Wideo? Nawet nie. Wideo, ale krok dalej. Facebook Live, prawda? Czyli ktoś robi live'a i na przykład jeżeli masz taką osobę, nieważne czy na profilu prywatnym, czy na fanpage'u, to czasami na przykład jak masz polubiony jakiś fanpage i ktoś robi live'a, dostajesz informację, hej, Bartek Popiel robi właśnie konferencję na żywo, tak? I rzeczywiście te zasięgi są o wiele większe, no więc stwierdziłem, że słuchajcie, no to w ogóle bez sensu, żebym ja to odpisywał. Ja wezmę sobie te 5 pytań i po prostu rano zrobię takiego live'a, odpowiem na to na żywo. Dla mnie to będzie szybciej, bo ja szybciej jednak mówię niż piszę na klawiaturze. Po drugie, przychodzą jacyś ludzie na żywo, wszyscy są zadowoleni, bo tak, ktoś był na żywo, my w opisie mogliśmy dać znowu link i do tego artykułu, i do tego, że mamy bezpłatną konferencję, więc znowu się gdzieś tam pojawiliśmy w szerszym gronie. Te osoby są zadowolone, bo ja odpowiedziałem na ich pytanie. Co prawda z 80 pytań dzisiaj odpowiedziałem na 7, ale to mi daje pretekst, że takich live'ów mogę zrobić jeszcze z 11 czy 12 i codziennie rano będę się pojawiał i robił takie Q&A, prawda? To może skłonić kolejne osoby, że to może ja też się wypowiem w tym artykule i tam jeszcze zadam jakieś pytanie, ale dzięki temu mamy szansę jakby zwiększyć swoje zasięgi. Też więcej osób może i trafić na ten artykuł, on jest też w formie podcastu, jest w formie wideo, ale też więcej osób może zapisać się na to bezpłatne szkolenie online, tak? Bo ja zawsze gdzieś tam jednak o tym wspomnę, czy to w środku odpowiadania na te pytania, czy na końcu, to zawsze wspomnę o tym, że jest coś, że tego typu wydarzenie się szykuje. I teraz ciekawostka, my tego w procedurze nie mieliśmy. Ale już wiemy, że jeżeli jest wideo i jest takie pytanie, to właśnie warto to robić, odpowiadać na to nie bezpośrednio na blogu, w komentarzach, ale właśnie zrobić na ten temat live'a, a w komentarzach mogę tym ludziom napisać, hej, dzisiaj robiłem live'a i tam odpowiedziałem na Twoje pytanie, proszę bardzo, wejdź sobie tutaj i podać im link, nie?
I oni sobie wejdą i obejrzą sobie, gdzie to ja odpowiadałem na ich pytanie. Więc tak to wyglądało. I zawsze może być coś nowego, zawsze coś się może zmienić, coś możemy uprościć, jakieś kroki możemy w ogóle całkowicie zlikwidować, pominąć, więc no tak, procedury wiecznie ewoluują, ale to też rzeczywiście warto sobie to no, co jakiś czas po prostu przejrzeć, żeby to też nie było tak, że ciągle, no bo wtedy będzie chaos, tak? Jeżeli ludzie będą zaglądać i jeden ma taką procedurę, a drugi ma inną procedurę, więc to też musi być w takim miejscu, tak jak u nas procedury są w chmurze, żeby każdy miał dostęp do tego samego pliku. Nieważne, czy ktoś ma dostęp do edycji, czy ktoś ma dostęp tylko do wersji podglądowej, no żeby nie było jakiejś rozbieżności, że jeden myślał, że to trzeba zrobić tak, a drugi inaczej, nie? A właśnie, powiedz mi, bo tworzenie procedur wydaje się czasochłonne i wymaga dużych zasobów. Takie są ogólne, gdzieś ludzie myślą ogólnie w ten sposób. Powiedz mi, czy właśnie spotkałeś się z tym, że takie myślenie gdzieś hamuje taką możliwość wdrażania procedur w firmach, że wszyscy się trochę boją tych wielu godzin spędzanych na ulepszaniach procedur, na ulepszaniu procedur, na tworzeniu nowych procedur, na przeglądaniu tych starych procedur i ulepszaniu ich na potrzeby właśnie firmy. Jak byś do tego podszedł? Czy rzeczywiście takie tworzenie procedur jest czasochłonne, a może te godziny warte są, prawda, jednak poświęcenia dla wyższych celów? Znaczy, oczywiście prawda jest taka, że tego się nikomu nie chce robić. Ludzie tego nienawidzą, nie chce im się, zawsze jest coś ważniejszego, więc to jest normalne. Dlatego ja jestem takim zwolennikiem, żeby też nie utrudniać tego procesu. To powinno być proste. Na takiej zasadzie, że nawet ja mogę mieć sobie po prostu jakiś, wiesz, telefon włączony, dyktafon i wiem, że dzisiaj jak będę robił coś, to ja muszę spisywać, co ja robię. Czyli na przykład piszę artykuł, to mogę, wiesz, mieć obok dyktafon i sobie po prostu nagrywać. A teraz otworzyłem WordPressa, dobra, tu, wiesz, a teraz zrobiłem to, a teraz zrobiłem tamto. Czy po prostu dokumentuję tą swoją pracę w locie. To nie jest tak, że ja poświęcam jakieś ekstra dodatkowe godziny, tylko ja po prostu coś robię i spisuję sobie, co ja w tym momencie robię. Albo może być tak, że drugim takim też fajnym sposobem to jest też na przykład, jeżeli kogoś zrażamy, jak ktoś przychodzi do naszej firmy i trzeba to sobie wytłumaczyć, to moment, kiedy zatrudniamy kogoś do naszej firmy, jest idealnym momentem na od razu robienie procedur, bo ta osoba może wtedy tworzyć te procedury. Czyli my jej tłumaczymy, jak, co tu się dzieje, jak to trzeba robić i niech ona sobie to wszystko spisuje i niech spróbuje później działać już według tego, co zostało powiedziane. Jeżeli to wyjdą jakieś luki, no to się dopyta, słuchaj, a co zrobić pomiędzy tym krokiem a tym? I w ten sposób ona to uzupełni. Nagle się okazuje, że mamy problem z głowy, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo to porządkuje, jeżeli jest to robione właśnie w taki sposób. Więc no nikomu, tak jak mówię, jakieś ekstra godziny i tak dalej, to nikomu się tego nie chce robić. Czasami jeszcze takim kolejnym sposobem może być zatrudnienie zewnętrznego konsultanta. I wtedy nie mam wyjścia, po prostu jesteśmy zmuszeni do takiej sytuacji, czyli na przykład przychodzi sobie taka osoba do naszej firmy, jesteśmy umówieni tak jak do dentysty, prawda? Mamy konkretny dzień, godzinę, ktoś przyjeżdża i nas przepytuje, no i dzięki temu my mówimy, jak pracujemy, ta osoba się przygląda, co my robimy, jak my pracujemy, jak my działamy i optymalizuje tutaj procesy wewnętrzne w firmie. Więc tak też można zrobić, jest to trochę kosztowniejsze, no ale czasami, wiesz, trzeba zastosować takie brutalniejsze środki, żeby do kogoś to dotarło, nie? A powiedz mi, co z takim czynnikiem ludzkim, bo jednak no, zderzenie procedur z człowiekiem to jest ten, myślę, test dla procedury albo dla człowieka. Czyli jak sobie radzić właśnie z tym rozpisywaniem procesów i potem egzekwowaniem tego, żeby rzeczywiście te procesy, które stworzyliśmy, działały i jak przymusić kogoś do używania tych procesów później w firmie? Wiesz co, no to sprawa jest bardzo prosta, bo jeżeli, wiesz, mamy jakieś instrukcje i tak dalej, jeżeli ustalamy, umawiamy się z zespołem, że działamy według tych procedur, no więc jeżeli ktoś gdzieś będzie jakiś błąd i to wyjdzie, no i się okaże, że dlaczego tego nie zrobiłeś, bo nie zajrzałem do procedury, no to moim zdaniem warto, żeby tu były wyciągnięte jakieś konsekwencje, bo po to to jest, tak? I warto o tym rozmawiać, że po to stworzyliśmy, żeby tam zaglądać, żeby się tego trzymać, żeby tego pilnować, wydaliśmy na to pieniądze, żeby to nam ułatwiało pracę. To nie ma utrudniać nam życia, tylko po prostu lecimy sobie punkt po punkcie, co się ma wydarzyć i dzięki temu praca idzie sprawniej. Po prostu praca idzie sprawniej
To jest tak, jak na przykład, wiesz, przed tą rozmową też miałaś jakąś procedurkę, czyli ustawić sobie komputer, ustawić sobie światło, ustawić sobie nagrywanie, nie wiem, wyłączyć Dropboxa, żeby się tam nic w tle nie pobierało, wyciszyć telefon i tak dalej, no i dobra, odpalamy, zapytać Bartka off the record o rzeczy raz, dwa, trzy tak? I dopiero zaczynamy nagranie. Tak to wygląda i to ma rzeczywiście sens i to ci, wiesz, po prostu to mam zrobione, a nagle gdyby to nie było i wiesz, to sobie rozmawiamy, a tam za chwilę jakiś telefonik dzyń, wiesz, coś tam wibruje, trzęsie się, no i mamy klapę. No i dlaczego? A, bo nam działaliśmy na pamięć, nie? Czyli to jest właśnie to. Wydaje mi się, że z czasem ludzie się po prostu uczą sami, że to się opłaca, że to ma sens, że my nie musimy o wszystkim pamiętać, że nasze moce przerobowe, nasz RAM, który mamy w głowie, może być spożytkowany kreatywniej i lepiej niż to, żeby jeszcze pilnować dokładnej kolejności zadań, którą trzeba wykonać. Dobrze, proszę, powiedz mi, gdybyś miał dać jakąś radę firmie, osobie prowadzącej firmę, jak zacząć wdrażać procedury i to jaka byłaby to rada? Od czego zacząć? Od czego zacząć? To przede wszystkim, znaczy wiesz, same procedury to każdy z nas się z tym spotkał, bo jeżeli ktokolwiek z nas składał klocki Lego, no to najpierw mamy powiedzmy jakieś tam woreczki, w te woreczki są posegregowane konkretne klocki, no i potem to składamy krok po kroku, czyli widzimy cały obraz, a potem widzimy, z jakich elementów to się składa, co się z tym, z czym masz stykać i mamy konkretną instrukcję. I wiemy, że jak będziemy podążali za tą instrukcją, no to sukces jest niemalże murowany. To kolejnym takim dosyć jaskrawym przykładem są meble IKEA, gdzie też jak się trzymasz tej książeczki, którą oni ci dołączyli, takie to raczej wszystko powinno pójść zgodnie z planem, tylko trzeba czytać, patrzeć uważnie, jaki kołek, jaki haczyk, gdzie to wkręcić, którą stroną, czy obrócić, czy nie. A jak zaczynamy kombinować, jeżeli wiesz, ktoś się uniesie honorem albo na takiej zasadzie, że a po co mi jakaś instrukcja, ja wiem jak to poskładać, no to się okazuje, że niekoniecznie, nie? Że później trzeba coś rozbierać, rozkładać i wiesz, i robić to zupełnie na nowo. Więc tak, to są może takie jaskrawe przykłady, ale no właśnie tak naprawdę mamy trzy poziomy, czyli najpierw jakiś cel, taki cel strategiczny, co my robimy, komu służymy, po co my w ogóle istniejemy, co my chcemy zrobić, nie? Czyli takie powinny być ogólne zasady działania firmy, później jakie procesy mają miejsce w firmie, bo to jest taki drugi poziom, no i trzeci poziom to są szczegóły procedury. I teraz jakbyśmy to mieli zobrazować, to na przykład może być coś takiego, że jak mielibyśmy kierowcy ciężarówki. Ja zachęcam naprawdę, żeby sobie przeczytać ten artykuł procedury w firmie, jak zacząć, bo tam jest podany przykład właśnie kierowcy, który wiezie towar z punktu A do punktu B. No i właśnie najpierw to jego taki nadrzędny cel, no to jest po prostu, czy jakieś zasady działania, to jest na przykład jak on będzie jechał, czy my w ogóle wiemy, jakie są zasady panujące w danym kraju, w których godzinach mogą się na przykład poruszać tiry, z jaką prędkością ten samochód może jechać, tak? Ile godzin może jechać kierowca i po jakim czasie on musi sobie zrobić tak zwaną pauzę. Czy na przykład dostał kartę i może tankować tylko na określonych stacjach, czy może na wszystkich? Czy wyjeżdża zatankowany, czy musi właśnie patrzeć i zwracać uwagę na to, w jakich, jaki ma stan paliwa? Gdzie on ma się zgłosić w razie awarii, gdyby coś poszło nie tak, coś by się zepsuło z samochodem? No i to są takie ogólne zasady w ogóle funkcjonowania tej firmy transportowej, tak? Na przykład. No i później mamy proces. Proces to jest taka mapa, czyli taki przepływ. To jest tak, jak na przykład, wiesz, podchodzimy w McDonaldzie do okienka, no to tam podchodzi pani, pyta się, w czym może pomóc. My mówimy, że chcemy zestaw, a ona się pyta, czy powiększony. Jak mówimy, że powiększony, to ona się pyta, a jaki napój? I my mówimy, że kawę, a ona się pyta, a czy z mlekiem? Jak mówimy, z mlekiem czy bez? Mówimy, że z mlekiem, a ona się pyta, czy cukru do tego, czy nie? I to jest znowu taki proces, no i później wydaje nam paragon, daje nam numerek, my odchodzimy parę kroków do tyłu, patrzymy na tablicy, kiedy się wyświetla nasz numerek, podchodzimy, bierzemy swoją porcję i siadamy przy stoliku. I to jest jakiś proces, prawda, który się dzieje. Od wejścia do ukończenia konsumujemy, wyrzucamy śmieci, wychodzimy, odjeżdżamy dalej. Więc to jest taki przepływ. W przypadku tego kierowcy, no to właśnie on musi brać pod uwagę, jakimi drogami jedzie, czy gdzieś są jakieś mosty, czy on się pod tymi mostami zmieści, czy gdzieś są może jakieś remonty na drogach, które mogą utrudnić jego przemieszczanie się, tak? Czy w miejscu docelowym oni się go o którejś konkretnej godzinie spodziewają, to czy on tam dotrze i tak dalej. Więc mamy procesy. I później dopiero mamy tak naprawdę kwestię procedur, czyli już wchodzimy głębiej, jak my w ogóle działamy. Czyli znowu, wracając do przykładu
przykładu tego McDonalda, jeżeli ta pani nam nabije na kasę, to w jakiej kolejności na przykład co nabija. Jeżeli jest ten zestaw, no to później to taką instrukcją to już nie jest, bo ta pani odpowiada za proces, natomiast ktoś inny odpowiada za procedury, czyli jeżeli zamówiliśmy Big Maca, to ktoś innego składa według konkretnej instrukcji. Smaży bułkę odpowiednią ilość czasu, smaży ser odpowiednią ilość czasu, daje jakąś tam garstkę warzyw, być może ma to już wyporcjowane, kładzie kotleta, smaży tego kotleta, po określonym czasie musi go odwrócić na drugą stronę i tak dalej, później to dostajemy, jest to pakowane i my to odbieramy, tak? Więc już na przykład te kanapki, czy frytki, czy cokolwiek innego, tak się uczepiłem tego McDonalda, być może to nie jest taki zbyt zdrowy przykład, ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o procedury, no to McDonald i wszelkiego rodzaju te franczyzy to jest majstersztyk, tak? Bo oni to mają naprawdę wypracowane do mistrzostwa i dzięki temu mogą się łatwo skalować, dzięki temu łatwo mogą też otwierać kolejne oddziały, właśnie bo mają to wypracowane. No to właśnie tak to wygląda. W przypadku tej naszej firmy transportowej, takim na przykład, gdyby to była firma przewożąca meble, no to mamy jakieś takie dokładne rzeczy a propos tego, jak my te meble w ogóle ładujemy, czy jak my je kładziemy, czy najpierw drobniejszy towar, czy nagle najpierw jakiś ten większy, jak to ma być rozłożone, czy jak to ma być rozłożone i ustawione, jak taki towar zabezpieczać, co przypinamy pasami, w jakich kartonach to powinno być, ile tego w ogóle bierzemy na pakę i tak dalej, tak? Czyli właśnie co spinamy, żeby nam nie latało po samochodzie, czy używamy jakichś gąbek, które wkładamy pomiędzy asortyment, żeby tam się wszystko bardzo ładnie trzymało. No i wiesz, jak mamy takie coś ustalone, no to tak naprawdę taki później kierowca zapina, podpisuje jakieś dokumenty, daje pieczątki, podpisuje się, zamyka plandekę, jest to tam odpowiednio zamykane, no i rusza w trasę, być może komuś zgłasza, że rusza w trasę, czy że rusza w drogę powrotną, prawda? Więc to jest takie, naprawdę to działa, naprawdę to ma sens i no nie ma z tym jakiegoś większego problemu, ale chyba zatoczyłem takie koło, a nie odpowiedziałem na meritum, a mianowicie jak zacząć, ale te rzeczy to też jest takie jak zacząć, znaczy trzeba się zastanowić właśnie najpierw jakie są cele, później jakie mamy procesy w firmie, no i później dopiero wejść w te procedury. No ale teraz tak, no dobra, to od czego zacząć spisywanie, tak? Bo tych procedur jest dużo, tam nie wiem, ludzie przychodzą do biura, być może tam jest jakiś ekspres, to czy też mamy zrobić jakąś procedurę używania kawy, czy tam ekspresu, czy może od czego zacząć, od obsługi maila, to tu moja rada jest bardzo prosta, żeby zastanowić się nad tym, co nam przynosi pieniądze do firmy, po prostu, na czym zarabiamy najwięcej i co sprawia, jaki proces powoduje, że na nasze konto przybywa gotówki. No i co się musi wydarzyć, żeby tej gotówki było więcej, tak? I wtedy, i od tego zaczynamy, czyli od takich spraw, które są korowe, które są najważniejsze, no bo jednak sprzedaż to jest krwiobieg firmy, tak? To jest nasze paliwo, dzięki temu się utrzymujemy, płacimy pracownikom, część z tego idzie na podatki i tak dalej, reinwestujemy, firma się może rozwijać, więc to jest taka rzecz, od której ja bym zaczął, czyli zastanowienie się, co nam wnosi pieniądze do firmy i najpierw bym poukładał te rzeczy, a wszystkie jakieś później dodatkowe to już czasem, ale warto zacząć od tych rzeczy właśnie takich sprzedażowych i obsługi klienta, nie? To jest mega istotne. Czyli reasumując, procesy tak, dla małych firm tak, dla dużych firm tym bardziej, ale dla małych także i warto poświęcić ten czas na wdrażanie ich, ulepszanie, czy one trochę tak linowo nie działają, prawda? Też, że jedna rzecz później nam następną testujemy, pierwszą wdrażamy, sprawdzamy, czy to się u nas sprawdza, więc rzeczywiście warto do tego podchodzić w ten sposób. Ale chciałam teraz trochę zmienić temat, bo wspomniałeś że pracujesz nad kampanią dla swojego produktu, właśnie liczy się kampania i chciałabym zapytać troszeczkę o ten właśnie produkt, bo brzmi bardzo ciekawie, więc opowiedz nam trochę więcej o tym. Wiesz co, to wygląda tak, że ja po prostu zrobiłem kilka kampanii takich dla siebie, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, dla siebie, ale też dla klientów zewnętrznych, no i to polega na tym, że budujemy jakby na rynku oczekiwanie, oczywiście najlepsi są w tym, branża Hollywood robi to doskonale, czyli wcześniej nam puszczają różnego rodzaju trailery, są jakieś plakaty, przecieki i tak dalej, no i potem jak na przykład na nowego Bonda, no to ludzie walą drzwiami i oknami do kin. No teraz nie, bo mamy czasy, jakie mamy, więc trochę w tych kinach jest to niemożliwe, ale wiesz, jak wychodził nowy James Bond, czy jak na przykład świetnie, jeżeli chodzi o polski rynek,
to mimo, że ludzie klną i przeklinają i recenzje są zazwyczaj miałkie, to Patryk Wega robi to doskonale. Znaczy on potrafi zbudować tą atmosferę, że jakkolwiek film był nieoceniany, to na następny i tak pójdzie znowu tłumy na premierę, tak? Bo potrafi doskonale robić te takie kampanie promocyjne i wbija kij w mrowisko i wiesz, i ludzie są bardzo zainteresowani, żeby to zobaczyć. Świetnie to robi firma sprzedająca sprzęt z nadgryzionym jabłuszkiem, gdzie no teraz to już trochę inaczej wygląda, ale jeszcze kilka lat temu pamiętamy, że ludzie jak wychodził nowy iPhone, to śpiwory i spali, wiesz, przez całą noc pilnowali miejsca w kolejce, tak? Dokładnie. Żeby tylko dostać w pierwszej kolejności. Więc oni tak naprawdę to zostało w ten sposób wymyślone. No chodzi o takie o zrobienie pewnego rodzaju oczekiwania, ale też stworzenie produktu, który jest zgodny z tym, co ludzie zaproponowali, bo produkt musi odpowiadać na bolączki, problemy, aspiracje naszych klientów. No jak coś takiego szykujemy, to później robimy kampanię, gdzie to też jest, to polega też na tym, że wypuszczamy na przykład tak jak my robimy 3-4 materiały bezpłatne, które muszą być bardzo, bardzo wartościowe. No i ktoś stwierdza na zasadzie, hej, jeżeli to jest za darmo i to jest wierzchołek góry lodowej, to co dopiero musi być w tym płatnym kursie, prawda? I to na przykład, wiesz, takim osobom jak ja, które ja kiedyś bardzo nie lubiłem sprzedawać, takie jejku, sprzedaż i tam coś miałem mówić sprzedażowego, to strasznie. Natomiast taka kampania też powodowała, że ludzie kupowali po prostu sami, bo jeżeli dostali w jednym materiale coś, w drugim materiale coś, w trzecim coś fajnego i wiedzieli, że w tym kursie dostaną to ustrukturyzowane, poukładane, wszystko będą poprowadzeni wręcz za rączkę, no to nagle jest takie wow, no to super, tak, to w takim razie kupuję. A ze mnie to ściągało ciężar takiej, wiesz, takiej ostrej, hardkorowej sprzedaży, w czym nigdy nie byłem i nadal chyba nie jestem dobry. No, więc tak to wygląda. Natomiast sam kurs jest właśnie o tym, jak takie kampanie zrobić, czyli jak zrobić badanie społeczności, jak powinny wyglądać materiały wideo, jakie są do nich scenariusze, kogo my potrzebujemy w ekipie, co powinniśmy zrobić sami, a co oddelegować, jak robić webinar sprzedażowy, jak na niego przyciągnąć ludzi, jakie działania wykonywać w oknie sprzedażowym, tak jak później mamy to okienko sprzedażowe, takie tam 7-10 dni, no to co robić w tym okresie. No i tam wszystko jest poukładane, mnóstwo przykładów, no i też daliśmy właśnie do kursu To też taka ciekawostka, ponieważ no, zrobiliśmy produkt wiedzowy i ja stwierdziłem, kurczę, w sumie się możemy z ludźmi podzielić tymi naszymi procedurami, więc my tam wszystko daliśmy, te nasze tabelki, jakieś treści maili, nasze schematy działania, wszystko takie właśnie proceduralne i okazuje się, że bardzo dużo ludzi sobie to ceni, to znaczy oni samodzielnie by tego nie zrobili, a tak to mogą wypełnić te tabelki swoimi danymi, no i to jest złoto, bo naprawdę są prowadzeni za rączkę. Zrobiliśmy to do tego stopnia, że na przykład u nas też cała kampania jest rozpisana w Asanie, znaczy tak naprawdę zawsze mamy dwa projekty, Asana to jest taki program do aplikacja do zarządzania projektami i mamy dwa projekty zawsze, to jest przygotowanie kampanii i potem egzekucja kampanii, jej przeprowadzenie, tak? Więc wyeksportowaliśmy nasze projekty i ludzie sobie to mogą pobrać, wgrać do siebie i mają to w swojej Asanie, wystarczy przypisać daty, wystarczy przypisać ludzi, kto jest za co odpowiedzialny i mają to u siebie, nie? Nie muszą tego wymyślać, bo my już to wymyśliliśmy, no, także to tak to wygląda. No ja jestem bardzo zadowolony, pierwszą edycję robiliśmy w kwietniu tego roku i no wiele osób, które już przeszło przez ten proces i zrobiło swoje kampanie, ma spektakularne rezultaty, tak? Bo zwrot z inwestycji to jest na poziomie, komuś się kurs zwrócił 20 razy, 40 razy, 70 razy, kurs kosztował 1000 zł, także łatwo policzyć. Rekordzistka, no to jest, kurs się zwrócił ponad 200-krotnie, a teraz jest w trakcie kolejnej kampanii, więc to, no z każdą kolejną kampanią to będzie rosło, tak? Ponieważ ludzie w pierwszej edycji płacili za kurs około 1000 zł, teraz będzie cena trochę wyższa, nie wiem kiedy dokładnie się ukaże ta rozmowa, to jeszcze nie chcę ujawniać, ile będzie kosztował kurs drugiej edycji. Zostawmy to trochę tak, owiane tajemnicą, ale proszę powiedz mi właśnie, bo jeśli to wszystko brzmi naprawdę super, jeśli ktoś chciałby się dołączyć i właśnie przejść przez taki kurs, to gdzie możecie znaleźć? Oferta będzie pod adresem liczysiekampania.pl, więc tam będzie pełna oferta sprzedażowa, natomiast jeżeli ktoś chce wcześniej, to można obserwować nasze działania i na Facebooku, i na blogu liczysiewynik.pl, ponieważ tam publikujemy bezpłatne materiały, no i można się też zapisać na bezpłatną konferencję i wtedy tam nastąpi premiera, tak? Czyli będzie bezpłatna konferencja, na której pokażemy też jeszcze, będą dodatkowe informacje, takie ciekawe, jeżeli ktoś stwierdzi, że okej, ja chcę brać udział w pełnej wersji, no to wtedy zapraszamy, żeby takie osoby sobie wskoczyły na pokład, czyli oferta będzie od 4 do 16 listopada, będzie pełna oferta pod adresem liczysiekampania.pl.
Fantastycznie, byłoby mi niezmiernie miło porozmawiać z Tobą i o procesach, i o tym najnowszym projekcie. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy tutaj wszystkich naszych widzów i odwiedzą Twoją stronkę i dowiedzą się trochę więcej o tym projekcie. Dziękuję Ci, Bartku, bardzo serdecznie za poświęcony czas i za to, że ujawniłeś trochę tajemnic ze swojego ogródka. I w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia, miejmy nadzieję, przy najbliższych projektach i pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Super. Dziękuję pięknie za zaproszenie i naprawdę zachęcam. Zróbcie to w swoich firmach. To Wam bardzo, bardzo pomoże. Apeluję, żebyście zrobili ten porządek. Nawet oczywiście nie chcę szyć jakiegoś czarnowictwa, no ale wyobraźcie sobie tego typu sytuację, że nagle Was w firmie z jakiegoś powodu brakuje. Ja nie mówię o śmierci, ale to może być nawet jakaś hospitalizacja i tak dalej, prawda? Więc jak mamy te rzeczy spisane, to po prostu ludzie sobie poradzą, czy to współpracownicy, czy ktoś może jakieś tam zadania przejąć, czy coś oddelegować. Więc warto naprawdę sobie to zrobić, ale przede wszystkim ułatwia to pracę, przyspiesza, optymalizuje. Ja mogę powiedzieć wprost, że u mnie zrobienie procedur i procesów wprost przełożyło się na to, że wzrosły wyniki, tak, że wzrosły dochody w firmie, bo zaczęliśmy pracować po prostu mądrzej, efektywniej, przestaliśmy unikać jakichś błędów i to naprawdę bardzo, bardzo pomogło, także z całego serca apeluję, proszę i wierzcie mi, że to Wam się powielokroć zwróci. Fantastycznie, dziękuję jeszcze raz, Bartku, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, cześć, pa, pa.